Obecni fani mocno narzekają na fakt, że talenty ich ulubionych zawodników nie są w ogóle wykorzystywane lub też nie są wykorzystywane w odpowiedni sposób. Cesaro, Bray Wyatt, Luke Harper, Kevin Owens, The Revival, Sami Zayn, Shinsuke Nakamura, Bobby Roode, Sanity i Authors of Pain to idealne przykłady potwierdzające tę tezę. Fani w kilku przypadkach liczą, że zawodnicy po prostu nie przedłużą swoich kontraktów z WWE i przejdą na scenę niezależną. Największym nazwiskiem, który poprosił w ostatnim czasie o rozwiązanie kontraktu, jest oczywiście Dolph Ziggler. Był on dwukrotnym mistrzem świata wagi ciężkiej, sześciokrotnym mistrzem interkontynentalnym i dwukrotnym mistrzem United States. Ostatnio zmienił swój nickname na social mediach, by tam wyświetlało się jego prawdziwe imię i nazwisko, Nick Nemeth. Podczas live eventów nie pojawił się od 6 stycznia, a na Raw od porażki z Drew McIntyre'em w Steel Cage matchu 28 grudnia. Do tego otworzył swój sklep na Pro Wrestling Tees, z którym współpraca nigdy nie podobała się Vince'owi. Kontrakt Dolpha kończy się 31 stycznia. Czy ewentualny występ w Royal Rumble matchu będzie ostatnim jego występem w World Wrestling Entertainment? Kolejnymi osobami, które podobno są w takiej samej sytuacji co Ziggler, jest małżeństwo Mike i Maria Kanellis, którzy w tej federacji są od lipca 2017 roku. Wtedy pojawili się podczas gali Money in the Bank i wydawało się, że mogą coś zwojować razem na SmackDown Live. Tymczasem Mike nie osiągnął absolutnie niczego w ringu, poza nim stał się ojcem i zwyciężył walkę z Nalogiem, z którym zmagał się od kilku lat. Aktualnie występuje na 205 Live, jednak nie jest zadowolony ze swojej roli i według Pro Wrestling Sheet poprosił o rozwiązanie kontraktu już kilka tygodni temu. Ostatnią dwójką jest najsmutniejsza dla fanów WWE sprawa, czyli oczywiście sytuacja The Revival. Byli mistrzowi NXT Tag Team od momentu przejścia do głównego rosteru po prostu nie radzili sobie tak dobrze jak w żółtej tygodniówce. Ostatnio głośno było o ich feralnym fejucie z Lucha House Party, podczas którego wielokrotnie przegrywali swoje starcia z luchadorami. Czy to w Tag Team meczach, czy to w Lucha House Party Rules meczach. Oliwy do ognia dolewały ostatnie porażki z mistrzami Raw Tag Team Bobby Roode'em i Chadem Gable. Po ostatnich doniesieniach o rzekomej rozmowie Wilda i Dawsona z władzami WWE, Vince McMahon podobno poprosił ten tag team o zostanie w WWE jeszcze około 3 miesięcy na zmianę decyzji, gdyż ma dla nich spore plany. A wy uważacie, że te wszystkie osoby powinny rozwiązać swoje kontrakty z WWE i pójść na scenę niezależną? Czy obecna sytuacja z All Elite Wrestling jest dla nich lepsza niż gorsza od kontraktów WWE? Dajcie nam znać oczywiście w komentarzach. Zapraszamy też na nasze social media, takie jak Facebook czy Instagram, linki do których znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. A jeśli wam się taki szybki news spodobał, to zapraszamy do zostawienia subskrypcji, aby nie przegapić żadne nasze produkcje. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner, Złoty z Wrestling, dziękuję wam bardzo za uwagę i słyszymy się już wkrótce.